godziny 11.05 funkcjonariusze otrzymali informację, że w śmietniku przy ulicy Hubala w Polkowicach w kartonie znajduje się zawinięty prześcieradło noworodek płci męskiej. Z zasadnej informacji wynika, że płacz dziecka usłyszał przypadkowy mężczyzna zbierający puszki. Dziecko zostało przewiezione do szpitala w Lubinie. W wyniku przeprowadzonych czynności operacyjnych policjanci ustalili i zatrzymali matkę noworodka. Jak się okazało, jest to 20-letnia obywatelka Chin. W chwili obecnej kobieta przebywa w szpitalu. Kiedy będzie można wykonać dalsze czynności z kobietą, wszystko zależy od jej stanu zdrowia i decyzji lekarza.